No, powiem wam szczerze, że nie wiem nawet jak się zwrócić w tej chwili do osób, które być może będą oglądać to na YouTubie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj kolejny survival. Nie mógłbym sobie odpuścić nawet najdziwniejszej wariacji survivalowej, która pojawia się w tym przypadku na Steamie, ale generalnie na światło dzienne wychodzi. Wyobraźcie sobie, że gracie w survival klasyczny, no, pokroju, nie wiem, Conan Exiles albo Ark, tylko że zamiast jakichś niewolników albo dinozaurów macie Pokemony, ale nie takie normalne Pokemony, tylko bazarowe Pokemony, bo nie są to oryginalne Pokemony. I do tego jeszcze możesz tym Pokemonom kazać strzelać z broni maszynowych albo umieścić je na stanowiskach, żeby pracowały jak takie małe lemingi w fabryce. Dzisiaj będziemy testować Palworld, który miał premierę 19 stycznia, w tej chwili. I sam nie wiem, co o tym myśleć. Moja absolutna niechęć do wszelkich weebowskich vibe'ów mocno w tej chwili się ze mną kłóci. Dawaj mi tutaj start game albo nie, join multiplayer game. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Serwer. Tylko 32 osoby są na serwerach? To nieźle. Jakiś taki średnio zaludniony, czy wszystkie są tak chocoblock? A jest 69 serwer? Days active, właśnie, jakiś świeży serwerek, no nie? Musi być świeży serwerek. Dobra, ten będzie dobry. Dobra! O Jezus, te postacie. Matko bosko, no. No, 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 dobra. Dobra, robimy to. Ty, może jaką typiarę sobie zrobimy taką fajną? Jest slider od cyców, żeby duże cycy jej zrobić? Dobra, taką słodką. Ajaja, dziewczynkę zrobimy. Body, skin color. Blada ma być. Torso size. O, tak, tak. Tak, tak. No i pasuje. I tyle zrobienia słodkiej dziewczynki. Co żeście myśleli, Weeby, że tu będzie do czego koń walony? Do tego to ja bym sobie zwalił. Ty, a jakbym zrobił tak? O! Kurwa, taka zoba. Butalicious. Butalicious. Nie no, zajebiste jest, o co wam chodzi. Co się śmiejecie? O! Słuchajcie, mamy... mamy 2024 rok. Trzeba być tolerancyjnym. No. No. Pasuje robota. Włoski ma ładne. Podobają mi się te włoski jak najbardziej. Fajne głosy, no, fajne. Duże ramiona jeszcze dać? O! Ty, no! No, podoba się mnie to. Podoba się mnie to, ty. Jest dobrze. Tylko nie ma slidera od cyców, słabo. Dobra. Nie, no, jest gitara, podoba. Możemy tym grać. Lecimy z tematem. Tak, jestem gotowy. Wchodzę. Oh, man. Ja to nigdy nie wydorośleję, zawsze mnie takie rzeczy będą śmieszyć. Wstęp jak w Arku prawie, że. Wieże są kluczami. Drzewa trzymają prawdę. Jakie ono ma nogi potężne! Ty, no jak w Arku, nie? No bez kitu, wygląda jak w Arku start. Gdzie ja mam zacząć? Sea Breeze Archipelag Reef, Sea Breeze Archipelago Castaway Beach, Windswept Hills Flying Fish Coast. Tutaj jest chyba fajnie. Dawaj tutaj, na Sea Breeze Archipelago Reef. To wygląda jakbyśmy gdzieś na wakacje lecieli. Tak, witam. Pięknie jak na Cyprze, no, bez kitu. Ty, jaki hop tam jest? Mogę to podnieść? Normalnie, kurde, ja sobie tak potężną postać zrobiłem, że pięściami tutaj gniotę ten kamień. Tak to się robi. Jak ją nazwiemy? Musimy jakąś ją nazwać tutaj. Nazwiemy ją... Cześć. Cześć, maleńka, cześć. Coś nie tak? Coś nie pasuje w mojej aparycji? Kurwa, zaraz ci kopa zajebę. Co to jest? Rozmawiam z nim. Ryu, jesteś rozbitkiem? Co za zgnite szczęście, że tu się znalazłeś. Ta cała strefa nazywa się Palpagos Island. Okropne miejsce, gdzie wszystko jest decydowane przez przemoc. Kurwa, brzmi jak piątek u mnie w domu, wspaniale. Niektórzy ludzie szukają, żeby złapać sobie kilka palów, ale większość ginie w akcji. No co mnie bijesz, kurwa? Zaraz ci zajebę, pajacu. No spierdalaj, bo ci kurwa normalnie do dupy napierdolę. Co mam to zrobić, ty? Ty, walią na łeb, jakiś PDF guard. A to jest PvP, są te serwery? Cholera wie, ty. Nie mam pęcia. Co to jest? Pickup. Colette Limung FGN offered them to statue of power to improve your ability to capture pals. A, czyli to jest jakaś energia, która mi pozwoli więcej Pokemonów łapać. Znaczy palów, przepraszam. Biorę to. Sam się... Zala, ty. Zobacz, ty piara leje, hopa, normalnie. Chłop w ziemię wpada, ty. Co się od... O kurwa, ty.
Odjebuj ją. Tutaj jest chyba full PvP, nie ma zmiłuj. Są Pokemony! Walę te Pokemony na łeb. Ja nie będę łapać Pokemonów, ja będę zabijać Pokemony. O, to jest. Cześć, bo się zmęczyłem. Ach, goni mnie. No i zatłuczony i pasuje. Ty, mogę go toczyć teraz, dobra. Teraz jak jesteś martwy, będziesz moim najlepszym przyjacielem, chodź. No w tą stronę, no gdzie ty idziesz? Tutaj, o. No i normalnie mogę go se toczyć. Że bardzo, można? Można. No. Seabreeze Archipelago, moje ulubione miejsce w tej grze. Ależ tu pięknie, widzowie. Będziemy tutaj mieszkać już na zawsze. Cześć, bo ja mam jakieś punkty do wykorzystania. Gdzie to jest? Inwentory, party, technology. Oho, ty no bez kitu, ty z Arka wygląda, no, no zoba. To jest jakaś modyfikacja do Ark Ascended? Jeszcze bardziej bazarowa? O, mogę Primitive Workbench zrobić. Pulse Sphere, Campfire, to też się przyda. Chest, też się przyda. Też się przyda. Wooden Structure Set, też się przyda. Pulse Sphere. Capture Pulse when thrown this basic model only effective. A, potrzebuję kamieni, nie mam tego. Znaczy nie mam punktów, dobra, nieważne. Paldek, Lambal, Kulka Owcza, Kativa, Kipi, Leafmunk, Fox Parts. Fuck! Chcę fłaka se złapać. Nie no, fłak musi być moim tym. Nie Pokemonem, tylko palem. Będę miał agresywnego fłaka. Cześć, zrobię sobie na szybko workbencha. Pasuje. Workbench zrobiony. Aż levelu dostałem. Matko jedyna, ale się szybko rozwijamy. Dawaj tego. Palsferę. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? Repair kit, cloth, straw pole bed, shoddy bed, arrow. Ile mamy punktów? Dobra, dawaj łuk, dawaj strzały. Dawaj... Love i łóżko pewnie do respawnu. A repair kit na razie mi niepotrzebny. Rafał jest silną, niezależną kobietą. Dokładnie. Rafał tutaj przybył zdobywać i znaleźć przyjaciół. Ten. Dobra, stone wood potrzebujemy. Dużo stone'a. Skąd ja stone'a wezmę, żeby ten to se zrobić? Pałka też by się przydała. O, tu są chyba, to jest taki stone, zoba. Bierzesz to? Jest. Jakiś ten. Ale ten, widać, że serwery to ledwo żyją, nie? Bez kitu. Czym ty jesteś? Kativa. Kativy tu jakie są. Ty, ale są płcie tych palów, więc pewnie będzie można je niewolniczo, nielegalną hodowlę niewolniczą tych Pokemonków robić. Pasuje robota. Ale no szczerze, no to wydaje mi się, że to jest jakaś modyfikacja do Arka, nie? Wszystko jest takie kanciasto nieprzyjemne jak w Arku. Jakby na Arka nałożyć... No nie no, jest lepiej zoptymalizowany niż Ark, nie? No bo mam stałe 120 FPS-ów, ale no nadal. Co tam leży? Coś tam się błyszczy. Jakieś liski tu latają. Nie wiem, czy one będą agresywne, czy nie. Jajo. Jajo ukradłem. Muszę tam to mieć. Potrzebuję do zwiększenia swojej mocy. Ciekawe, czy jest fall damage. Wow! Jak w Conan Exiles. Można zobacz. O, dobra. Chyba nie ma fall damage. Pasuje. Szybko, Rafał. Rafał, zbieraj to. Dobra, mamy. A ty co się gapisz? Na ci? Iś! 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 No. I pasuje robota, kurde. Aż jagody mu z dupy wypadły. Tak go natłukłem. Musimy nazbierać kamienia i drewna i zrobić sobie narzędzia, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Co to jest? Palsfera. That's cool, throw a sphere, capture a pal, weakens pal and easier to catch. O, już... I co, już nie mam? Aha, no to miałem palsferę, nie? Co se złapałem? Miałem pokebola, ale śwignąłem go w ziemię i po robocie. Tam jest fłak! No i bym miał już fłaka złapanego! Ja cię kręcę. O, tutaj jest w ogóle ten, mój workbench, kółko zrobiłem, nawet nie znałem ze sprawy. Szybko. Musimy sami sobie zrobić tego. Tu coś poszukamy. Tu na pewno coś będzie, jestem tego pewien. Ile już mam tych? Ej, dobra, już powinienem mieć. Dawaj, robię te. Robię narzędzia. Muszę fłaka schwycić. Zobacz, mogę. Ale nie, najpierw sobie zrobię narzędzia. Start production. A, i ty musisz, okej, siedzieć przy tym i to robić. Okej, rozumiem. Jakby kolejkujesz, siedzisz i stukasz. Fantastyczne. Acquire. Tak! Uwa! Rafał, mieć kilof! Bić, kurwa! Drewno mi się skończyło. Mogłem zrobić siekierkę w sumie. Iś! 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 Czy to jest jakiś system przeciążenia? Jest, wait, 141 na 300. No ale drewna będziemy potrzebować jeszcze więcej. Do zera, do zera! Jak w GTRP, do zera. No i fantastycznie. A nie mogę drzewa po prostu skuć tym? Noc w ogóle zapada. A ma to jakąś wytrzymałość? Oczywiście, że ma. Noc się robi, a ja tutaj nie gotowy na nic. Zaraz mnie tutaj jakiś pal zje dziki. Fłak tam śpi! Za jak bąbelki puszcza. Oj, teraz można, kurde, drewienko. Zbierać. Fajberek też leci, bardzo dobrze. Te pokebole do łapania. Zaraz łapiemy swojego tego. Fłaka. Dobra. Mam pal sfery. Jak najbardziej. Ale potrzebuję więcej drewna. Musimy tutaj pościnać drewno. Tam w ogóle coś mi się pokazuje. 165 metrów. Coś tam się dzieje, nie? Ale... kurde, nadal fajbera mi brakuje. Ale lipa. Ale strzał już mogę sobie porobić, nie? 21 strzał. Bang. Zaraz łuku będzie walone, tak o. Jejku, widzowie, jak ja czekam na Enshrouded, nie? W Enshrouded, no to zapuszczasz i to się tam robi, no nie?
I to jest quality of life. Nie, na razie to jest taki vibe, jakby to był jakiś autorski mod do Ark Ascended, nie? Że ktoś dał weebowską grafikę, dinozaury podmienił na jakieś pseudo pokemony. Pozdro, jessa, nie? Najgorsze jest to, że ja muszę trzymać klawisz F, nie? Ja nawet nie mogę, nie wiem, po dupie się podrapać. Znaczy mogę, bo mam drugą rękę, ale mam zajętą, więc nie mogę. O nie, jestem hungry. No tak, przecież survival. Rafał jest głodny. O, dzień się robi, zajebiście. Akurat skończymy craftować, jak się dzień zacznie i wszystko będzie ładniej wyglądać. A ta ławka też się psuje, jak ja na niej craftuję. Rafałek, być głodny. Rafałek, musieć jeść. Rafałek, zjeść ten Pokémon. Co jeszcze tu mogę odblokować? O, na czwartym levelu. Common Shield, jakoś tarczę. Spear. O, spear też nam się... Outfit. Ale dwa... Tak, outfitik musi być. Feedbox. I dzwonek. Bell that sets the alarm status for pals on base. Change pal behavior to either attack invading enemies or focus entirely on work whenever you like. A tym dzwonkiem się rozkazuje tym swoim Pokémonom, ta? I pułapka. Łapie pale, które łażą tutaj. Działa na małe pale i humany. A, muszę te tutaj punkty sobie dać. Może dam w... Wait. A, więcej nosić. Rafał, więcej nosić. O, już mamy 450. Normalnie. I teraz można pracować z takim tym, nie? Nie wiem, jak ognisko zrobić. Czekaj, przecież mam ognisko odblokowane, prawda? Technologia. Simple wood provide where warm... A może muszę mieć drewno, żeby to mi się pokazało? Nie wiem. A, tutaj jest dobra, w ten sposób. Campfire. I put campfire here. Rafał, budować ogień. Młotkiem. 12 sekund, ja muszę stać, aż on ognisko postawi? Słodki Jezu. Lamp kebab. O. I widzicie? Już gierka jest lepsza od tej gierki od robienia kebabów, bo tu przynajmniej chwila, moment już kebaby robisz, a tam trzeba było bardzo dużo grindować. O, zobacz, co się dzieje. Rafał, gotować. Rafał, jeść pyszny kebab. Jak to się ten use? Zjadłem? Zjadłem. Rafał szczęśliwy. Rafał, iść rąbać drewno. Proszę bardzo. Drewna se naciupiemy, ten łuk bym chciał zrobić, nie? Jak już tyle strzał zrobiłem, to dobrze by było. Chyba już mam wystarczająco, tak mi się wydaje. Ej, nie mam. Stone. Stone'a mi brakuje. Szybko. Tam jest stone. Zaraz będzie. Tam coś leży w ogóle. Widzę tam jakiś woreczek ze sprzętem. Musimy to obadać. Co tutaj leży? Co to jest? Belongs to another guild. I co, i nie mogę tego podnieść, bo jakaś gildia, jacyś prywaciarze tu se zaklejmowali to? Ale bzdura, ty. Ale bzdura. A jak mapa wygląda? Tak mapa wygląda. Sea Breeze Archipelago Church. Plateau of Beginnings. Nie wiem, o co chodzi z tymi rzeczami, powiem szczerze. I tu jest jakiś gumos. Co z tym gumosem zrobić na 11 levelu? To jest jakiś wyjątkowy Pokémon? Nie wiem. Jest łuk! Rafał, robić łuk. Ale no, serwerki są małe, 32 osoby, nie? To chyba na taki duży świat, znaczy nie wiem, jak duży jest świat w sumie, ale... Zdaje się to być malutkie. Rafał, mieć łuk. O. Wszystkie Pokémony te typiara tu pozabijała. Cio! Ty fajnie się strzela. Zobacz. Zobacz, jak w łeb dostał. Bęk! Wziąłeś? Normalnie. Już Pokémon nastukany. Tak to się robi. Aż mu jagody z dupy wypadły. Tego też walę na łeb. Co beczysz? Dawaj. Dawaj jagody. No. Dobra, co my jeszcze musimy tu zrobić? Strzały mamy, to mamy. Pałkę. Te sfery mamy. Tego to nas nie stać na takie rzeczy. Klofa tutaj byśmy potrzebowali. Ty, ale dwa klofa i mógłbym sobie zrobić ubranie. Zobacz. Pyk, pyk, iś, iś. Rafał, uszyć ubranie, żeby pięknie wyglądać w kiecka. Dobra. I teraz iś, iś. Robi się. Nie ma problemu. Kłaka tam widzę, kłaka tam widzę. Rafał, mieć ubranie. Od razu ubrać, wyglądać świetnie. Jaka miniówka mu się zrobiła ze względu, że ma takie biodra. Dobra. Fajnie, że gotuje jagódki, ale on jajka z udkiem z kurczaka gotuje, nie? Super sprawa. Czyli co, najpierw chyba tego kłaka trzeba ogłuszyć, osłabić? Tylko nie zabić chyba, co? Jest, fuak! O kurwa, dobra, mocno chyba go osłabiłem, co? Ty, wydostał się. Wracaj tu, gnoju. Ej, złapałem go chyba, tak? First capture X bonus. I co teraz? Czego wypuściłem właśnie? Co ty możesz zrobić? Nie uciekaj przede mną. Jesteś moim fuakiem teraz. Gdzie uciekasz, chamie? On chyba nie chce być moim fuakiem. Fuak, wracaj. Co mogę z nim teraz zrobić? O, jest mój fuak. Nazwiemy go Gerwazy. Gerwazy ma drugi poziom. Jest wodnym Pokemonem. Ma jakieś surfing slama, coś tam. Safety drops and slower. Ma jakiś major injury. Ktoś go ranił, to chyba byłem ja. Jest dobry w podlewaniu, w transportacji i w robótkach ręcznych. Ale nie wiem, jak go uleczyć, powiem szczerze. Jakieś żarcie chyba bym musiał mu ogarnąć, co? Tak mi się wydaje. Nie wiem, co ja tutaj robię. Mam jakieś płyny z Pokemona. Płyny ustrojowe Pokemona. High viscosity. Co to jest viscosity? Widoczność? Nie wiem. Leather mamy w razie czego. Mam tutaj takie rzeczy. Mogę to zawinąć czy nie za bardzo? Chyba nie mogę tego po prostu... Mogę sobie bazę wybudować. Pal boxa też mogę zrobić. Storing captured pals inside gradually recover HP.
Area around this facility become a base. A, to jest jakby taki miejsce na bazę. Ej, to ja na razie nie chcę tego budować. Ja chcę sobie wybrać jakieś miejsce na bazę, bo tutaj mi się nie podoba. Idę dalej. Biorę to. Biję tego gnoja. Pasuje. Nie wiem, czy... Nie no, dla expa, nie? Chyba. Dla expa warto tłuc te śmierdziele. Ja to na takich wy... Albo i nie. Myślałem, że to na takich wyspach jest, ale chyba je. Wow! Tu jakie ładne coś jest, nie wiem co to jest. No i normalnie, nastukany. Depreso nastukany na 7 levelu. Venom Gland. Jakieś zatrute są te pokemony. O, więcej kulek. O, jakiś króliczek uroczy. Ja chyba więcej strzał będę potrzebował, wiecie? Tak mi się wydaje. Ja tutaj szybko te strzały wszystkie zużyję. Ale tu ładnie, widzowie. Gumos jakiś tam siedzi. A Gumosa to ja nie miałem zabić? Chyba miałem, co? A, na wszelki wypadek go zabiję. Żegnaj. A nic nie wyrzucił z siebie. Ale bzdura. Czekaj, ja chcę iść na tamtą górę, w tamtym kierunku. Gdzie to jest? To jest tam gdzieś. I tutaj też jest Univolt na 31 levelu. A może pójdziemy najpierw do tego Seabreeze Churcha. 150 parę metrów. Zobaczymy, o co tam chodzi, nie? O kurde, co to tam jest? Jakiś wielki bydlak. Mamut jakiś. Mamores na 30. No nie wiem, czy ja chcę go atakować, powiem szczerze. Ciekawe, czy jest agresywny. Ej, takiego złapać? Mamuta wielkiego, paskudnego? No, niczego sobie, kolego. Ma taką ikonkę, jakby miał być agresywny, nie? Trochę się cykam. Dwa są, więc pewnie się obydwa zagryją, jak strzelę do jednego. Na razie sobie odpuszczę, bo jeszcze nie czas na pierwszą wywrotkę. You just leveled up! O, możemy zobaczyć teraz kolejne technologie, sobie ten. O, tutaj jest karmnik dla Pokemonów. Mamy też spadochron, fireball, ognisty łuk, plantacja jagódek, rancho. Normalnie możesz rancho zrobić i odpowiedni Pokemon będzie pracował w tym rancho i ci produkował rzeczy. Super sprawa. A to jest dla pala do spania w nocy. No i super. Tarczę też chcę, pewnie. I ten, dobra, pasuje, wszystko odblokowałem sobie. Tu coś będzie. Nic copper key. Nie mam copper key. A to co to jest? Enchant player stats. Enchant pulse. Enchant player stats. Capture. Enchant. Coś se zwiększyłem. Co se zwiększyłem? Nie mam pojęcia. A mogę tego? Gerwazego? Zwiększyć? Enchant pulse. A nie, nie mogę. Max. A, bo to jest inna energia jakaś. Ja już nie mam tej energii. Nieważne. No tutaj, tu jest coś, jakaś gruba misja tutaj będzie, nie? Generalnie rzecz biorąc. Ja bym gdzieś tam, w kierunku tej góry, poszedł. Albo tam też, to wielkie drzewo wygląda całkiem spoko. O, kolejny fuak. Fuaki tu siedzą. A mogę wysłać Gerwazego, żeby się z nimi bił? Czekaj, jak Gerwazego wybuj... Gerwazy, bierz ich! Ty, normalnie, pizga ich. Normalnie, Gerwazy ich napierdziela. Bij te fuaki. O, dostał w łeb Gerwazy. Ale dobrze, dobrze, no. Wracaj, Gerwazy. Co to tam jest? Cóż to? O, unlock fast travel. O, proszę. Możemy sobie fast travelować. Nie wiem gdzie, nie wiem po co. Ej, ale ta wyspa moja jest jakaś taka malutka. Trzeba się stąd wynosić, mi się wydaje. No tutaj ja gdzie? Nie będę przecież na tym, na startowym budował sobie bazę, no nie? Kościół zwiedziliśmy, to wszystko już wiemy. Czekaj, bo mam jeden punkt technologii niewydany. Enchant staty. Więcej noszenia. Tak, 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 więcej noszenia. Aha, to jest martwy. Kurde. Staje na głowie, robi. Seabreeze Archipelago. Co to jest za roby? Ciekawe, czy ja mogę mieć kilka tych? Ja bym sobie tego liska złapał. Fajny taki. Lisku, wracaj. Wow, co to jest? Złapałem liska. Normalnie. Chyba trzy Pokemony możesz mieć przy sobie, a później musisz odkładać do tego tam miejsca w bazie. O, tam ktoś strzyla. Jakiś wojownik. Mam nadzieję, że nie do mnie. O, dawaj ten glut. Tutaj te mamuty są. Fajniutko, Gumos tu se łazi. O, tam kolejny glut chyba do zebrania. Idę. Ja tam ze zwiedzą, nie tam. Co tam jest na górze, ty? Jak się woda z niej leje, znaczy z niego. Co to jest? Build an egg incubator, ty normalnie z jaja możesz w inkubatorze se Pokemona wyhodować. Pasuje. Ciekawe, gdzie się starzy od tego jaja. Bushi to jakiś jest. Kurde. A może tam byśmy się gdzieś wybudowali? Bez kitu. Robi. A to jest ona. To ona będzie Roberta. Roberta będzie. Dobra, pasuje. Ognisty Pokémon. Bamboo Grooves. Kocham Bamboo Grooves. I ciemno już jest. Ja bym się tutaj na tym szczycie budował. Jessa. Że tam widzę, że jest nierówny teren. A biorąc pod uwagę, że ta gra jest takim chamską zrzynką z Ark Survival, to podejrzewam, że będzie giga problem z budowaniem czegoś sensownego tam. Co to jest? O! Ała, boli, boli mnie, boli! Żartowałem! Nie, to nie jest tych samych twórców, co Ark. O, kurwa. Ty, on lezie za mną. Bydle, lezie za mną. Dobra, odpuścił. Siś! Po co ta agresja? Mogę jakąś pochodnię sobie zrobić? A, nie, no muszę mieć tego, nie? Muszę mieć workbencha. A nie chce mi się robić workbencha. Jak mogę sobie teraz ten? A, życie chyba samo wraca. Ta, samo wraca powoli. Jajeczko mi się zaraz zepsuje. I żarcie. Musimy ognisko zbudować. I ugotować jakąś strawę. Jajeczka.
Max, start production. Proszę bardzo. Jajka se usmażę. Mam nadzieję, że tego jajka nie usmażę, co miałem go inkubować. No taka głupkowata gierka, co mogę wam powiedzieć, no. Mechanicznie, tak pomijając już tam weebowstwo i pokemony, no to mechanicznie jest... A no tak, muszę trzymać. Mechanicznie jest bardzo, bardzo podobna do Arka. Co? No nie jestem jakoś tego fanem, bo nie jestem jakąś fanem Arka. One nie są głodne? Nie, nie są głodne. Oj, pasuje. Grzybki możemy zrobić. Kebaba możemy zrobić. Tu jakieś steaki możemy zrobić. Gotuj, gotuj. Fajnie, że jak ja gotuję te steaki, to też moje pokemony w tym, w mojej kulce ekspią. Roberta dostała poziom, pasuje. Fuak też za chwilę będzie miał 6. poziom, pasuje. Grzybki. Takie smażone grzybki. Bajeczka. O kurwa! Szybko do wody! Matko, jedyna, pożar. Pożar w kuchni. Co to jest? Ore. Ore, ore. Nie wiem, po co ja to zbieram, ty. Po cholerę ja to zbieram. Ty, ale on mnie tutaj, one mnie tu nie przepuszczą, bo one tu pilnują tej wody. Z innej strony podejść. Tu pójdziemy. Mnie na pewno nie zaatakują. Dobra, jest git. Tam jakaś jaskinia jest, przepotężna. Zbadajmy to. Iś. Tam jakaś skrzynka jest. Ty, skrzynkę widzę jakąś dowaloną. Ale znowu pewnie klucza będzie potrzebować. Ty, co to tam jest? Jakaś przystań piracka. Silver key. Nie mam takich rzeczy. To jeszcze nie czas. Ja to jeszcze bazy nie wybudowałem. Ty, no bez kitu to jest jakaś przystań piracka. Mogę tu zamieszkać? Shoal Mineshaft. No jak to są takie, jak to są takie jaskinie jak w Arku, to zaraz będzie wywrota, nie? Zaraz będzie wywrota. Aha, jeszcze tutaj jest ciemno fest. O, możesz mnie tu oświetlać? Chodź, chodź. On będzie szedł za mną, czy nie za bardzo? Chodź! No dobra, będę ci tak rzucał. Będę ci tak rzucał i sobie ten, oświetlał teren, nie? Co to? Normalnie rzucam pokemonem, żeby coś... Czy ja właśnie wyszedłem stąd? Nie, po prostu światło tak dziwnie działa. Orzesz, kurwa. Brunchberry Aqua, 30 level jakiś bosiur tutaj siedzi. No i chyba koniec wycieczki, co? No nie no, na 30 to ja mu mogę stopy polizać co najwyżej. No, na bank będzie można jeździć na tych dużych tych pokemonach. Nie no, przydatny ten pokemon. Rozświetlisz se w drogę, pasuje robota. Dobra, trochę bym pozwiedzali już, trzeba by... Ty, a może tutaj bym se bazę wybudował? Poczekaj, muszę zobaczyć, tutaj jest wejście na górę. Tutaj taka pseudo mała polanka jest. Gdzie ja jestem na mapie? Już kawałek, żebym w górę poszedł. Są jakieś tutaj bossy, no nie? Tu jest jakaś ścieżka, która nie wiadomo gdzie prowadzi. Wow, co to jest? Ale kozak ptaszory. Wow, no, ja nie wiem, czy chcę mieć takich sąsiadów, powiem szczerze. 16 strzał mi zostało, niedobrze. Ja się cykam, że one są agresywne, wyglądają na agresywne. A bo tam wybudujemy bazę, na tym. Jak w Królu Lwie. Tak o, słaba widoczność generalnie. Tam miałem iść, tam widzę, że coś jest. Tu się w tym zagłębiu wybuduje. Ale wtedy ludzie mi będą skakać do bazy. To nie będzie mądre. Idę dalej jednak. O kurwa. O nie, szybko, my się zdenerwowały. Szybko. O, chyba jednak dobrze, że się tam nie buduje, co? Odpuściły? Odpuściły. Cóż to? O, fast travela mamy, nice. I teraz będę mógł podróżować stąd dotąd, tak? Chyba, fajno.